Cześć, nazywam się Arek Ptaszkowski. Dziś przygotowałem Wam zestaw do wzmacniania górnych części ciała oraz mięśni stabilizujących kręgosłup. Zaczniemy sobie od wzmacniania naszych pleców. Układamy się na brzuchu. Przyjmujemy pozycję, gdzie ramiona są ułożone tak jakby w kształcie litery Y. Ściągamy barki w dół, wydłużając szyję i unosimy w górę. Raz, wracamy. Raz, wracamy. Raz, wracamy. Takich powtórzeń wykonujemy sobie 15. Przechodzimy później do pompek, w zależności od tego, w jakim stopniu zaawansowania jesteśmy. Ja pokażę tradycyjne. Ustawiamy się tutaj ramionami, dłońmi na szerokość barku, może troszeczkę szerzej. Spinamy brzuch. Kręgosłup jest w naturalnej krzywiźnie kręgosłupa, w naturalnej linii. Nogi do tyłu, głowa przedłużeniem kręgosłupa i schodzimy w dół. Hop, hop i jeszcze raz hop. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie wzmacniające nasze głębokie mięśnie brzucha. I przyjmiemy pozycję taką, gdzie jesteśmy w jednej linii, pięty, kolana, biodra, łokcie. Opieramy się tutaj na przedramieniu. I tą ręką staramy się sięgnąć tutaj do tyłu, tak żeby nasza klatka piersiowa była równolegle do podłoża, a później ręka wędruje do przodu. Patrzymy za nią wzrokiem. I hop. Takich powtórzeń wykonujemy sobie między 6 a 8 na każdą stronę. I kolejne ćwiczenie to będzie ćwiczenie wzmacniające nasz też korpus, mięśnie głębokie, tak zwane mięśnie core. Przyjmiemy sobie pozycję jak do pompki, dłonie pod barkami, nogi do tyłu, pozycja tak jak mówiłem jak do pompki, głowa wydłużona, przedłużeniem kręgosłupa i dotykamy dłonią ramienia, starając się jak najmniej, tutaj rotując biodrami. Hop, hop. Dla osób, którym jest ciężko, mogą sobie tutaj szerzej stanąć. Wykonujemy w ten sposób 8-10 powtórzeń na każdą stronę. Dziękuję bardzo za uwagę i jak zwykle miłego trenowania.